dokładnie 460 metrów od stacji pociągu LKA, który jedzie na Łódź-Widzew przez Łódź Pawianicką. Pracuje na górniaku w normalnych warunkach. Podróż komunikacją miejską, podróż MPK ze Zgierza, z krańcówki autobusowej na ulicy Stapa w Zgierzu do Placu Niepodległości zajmuje około 2 godzin. Pociąg pokonuje tę trasę w 15 minut. Pamiętam też właśnie czasy, kiedy zaczęłam swoją przygodę z komunikacją miejską, było to jakieś 20 lat temu. I pamiętam sytuacje, w których trójka, ponieważ chodziłam do szkoły na Radogoszcz i trójka, która po prostu potrafiła sobie nie przyjechać zimą, ponieważ torowisko było zasypane, nie było wyznaczonej żadnej komórki organizacyjnej, która byłaby odpowiedzialna za odśnieżenie torowiska. Niejednokrotnie pokonywaliśmy trasę z Arturówka do Bałuckiego Rynku bądź dalej na pieszo, dzieci. Ale jest też masa tych dobrych wspomnień z komunikacją miejską, bo te awarie wówczas były dużo rzadsze, a jeżeli były, to była zauważalna właśnie taka jedność między ludźmi, gdzie wszyscy sobie pomagali. Pamiętam, kiedy po prostu wysiadł prąd w tramwaju, nie dało się otworzyć drzwi i robiliśmy to ręcznie. Daliśmy radę i tęsknimy za takimi czasami, a przede wszystkim tęsknimy za tym, żeby tabor tramwajowy był wreszcie zmodernizowany. 15 lat temu zamieszkałam w Krakowie, gdzie obecnie poruszające się tutaj tramwaje wysokopodłogowe w mieście Krakowie były już utylizowane. W 2010 roku, kiedy wracałam do Łodzi, te tramwaje już nie kursowały. Tabor został całkowicie wymieniony, zarówno autobusowy, jak i tramwajowy, na pojazdy niskopodłogowe. Na jakim jesteśmy etapie, skoro w większości nasz tabor to są tramwaje wysokopodłogowe? Tak naprawdę czeka się i to jest taka loteria. Czy będzie do tego tramwaju wsiadać komfortowo i wygodnie, czy też nie? Dziękuję bardzo.